Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. A właściwie dzisiaj więcej dań, bo zapraszam Was serdecznie na Foodbook. Dawno nie było filmu z tej serii, a często o nie pytacie, więc pomyślałam sobie, że dzisiaj będzie doskonały dzień na Foodbooki. Trzy kolejne dni, w których pokazuję posiłki szykowane od rana do wieczora. Wszystkie rzecz jasna domowe, proste, smaczne i szybkie do przygotowania, a przy okazji także odżywcze, więc jeśli taka formuła filmu Wam się spodoba i będziecie chcieli więcej inspiracji, to w opisie pod filmem wstawię linki do odcinków z tej serii i wstawię również link do foodbooka z 30 dni, który można znaleźć na blogu. Jak zawsze wszystkie przepisy, które nagrywałam osobno, również podlinkuję, więc linki do nich również znajdziecie w informacjach pod filmem. Zapraszam do pierwszego dnia. I szybkie śniadanie, tu dla dwóch osób, u mnie dla nastolatków, ja zjem dokładnie takie samo śniadanie. Na początek smoothie, tu jest jabłko, banan i młody jęczmień, do tego kurkuma, sól, taka dosłownie szczypta i odrobinka pieprzu i cynamonu oraz witamina C. A tutaj grzanki z pieczywa żytniego, z domową pastą z fasoli i prosta sałatka. Zacznę od sałatki. Pomidory, szpinak, czarne oliwki, skropione oliwą, solą, pieprzem i sałatka gotowa. Grzanki, to zwykły chleb żytni na zakwasie, opieczony w tosterze, można też podpiec na patelni. Pasta, ugotowana fasola rozgnieciona widelcem, do tego drobno posiekana cebulka. Majonez u mnie domowy może być kupny, odrobinka musztardy i przyprawy. Ja dodałam tutaj drożdże nieaktywne dla podbicia takiego fajnego smaku. Sól, pieprz i odrobinkę sosu sojowego. I wymieszałam na pastę, tą pastą grubo obłożyłam grzanki i można się częstować. Kolejność, najpierw smoothie, bo to są owoce. I następnie to, co widać na talerzu. I pyszne, odżywcze, sycące śniadanie gotowe. Pachnie to obłędnie. Smacznego! I obiad. Kasza z łopatką w cebuli i marchwi, duszone w szybkowarze. Łopatka bardzo mięciutka, rozpadająca się pod naciskiem widelca. Kasza to kasza gryczana i komosa, ugotowana w wywarze warzywnym i do tego duszona, kiszona kapusta z marchewką i jabłkiem oraz podprażoną cebulką z majerankiem. Pachnie obłędnie, podaję szybko, póki gorące. Jest to bardzo prosty domowy posiłek, ale niezwykle smaczne i wartościowe odżywczo, więc z przekonaniem polecam takie zestawienie. Smacznego! Szybka pizza orkiszowa z patelni. Orkiszowa, bo na orkiszowych lawaszach. Mąka orkiszowa 1850 podgrzewałam na gorącej, suchej patelni. Posmarowałam tylko taki gotowy już lawasz sosem pomidorowym, obłożyłam dwoma serami. Podpiekłam na patelni pod przykryciem, dzięki czemu od spodu jest cudownie chrupiący. Taka pizza, a z wierzchu ser ładnie się podtopił, dodałam zieleninkę i szybko, póki ciepłe, podaję. Smacznego! Taka dość konkretna owsianka, gotowana na wodzie z rozgniecionym bananem, z kurkumą, odrobinką pieprzu, żeby uaktywnić kurkumę, odrobinką soli i cynamonu. I na koniec do tej owsianki dolałam mleko kokosowe, żeby dodać troszkę tłuszczu oraz taką gorącą, już ugotowaną aksamitną, gęstą owsiankę przełożyłam na talerz i dołożyłam dość sporą ilość owoców, u mnie mrożone jak widać i one są ułożone na tej ciepłej owsiance i czekam aż odmarzną troszkę, odtają, żeby były takie w temperaturze pokojowej, do tego pestki dyni suszone, no i za kilka minut będę mogła jeść tę pyszną, odżywczą i super pachnącą owsiankę. Tak to się prezentuje. Myślę, że całkiem smacznie, znaczy ja wiem, że to jest smaczne, ale też całkiem apetycznie wygląda na talerzu, więc zostawiam Was z tym widokiem i szykuję się do jedzenia. Smacznego! I obiad, czy w mniejszej porcji taka przekąska. Miałam ochotę na coś gorącego i ciepłego, więc przygotowałam sobie fasolkę w pomidorach, banalnie prosta do przygotowania. Co więcej, można ją ugotować wieczorem, tylko podgrzać i podać z grzanką. U mnie to jest bułeczka na zakwasie, podpiekana na patelni po przekrojeniu. A fasolka banalnie prosta do zrobienia. Ugotowałam fasolę domową i mam ją w większej ilości w lodówce. Teraz wzięłam tylko 100 g takiej ugotowanej fasolki. Można oczywiście sięgnąć po fasolkę ze słoika, taką konserwową też się sprawdzi. I ta fasolka jest bazą dania. Najpierw podsmażyłam cebulkę z czosnkiem na niewielkiej ilości oliwy z oliwek. Dodałam pomidory, sól, pieprz, kurkumę, oregano i odrobinkę kuminu. I podgotowałam
kilka minut. Do takich gorących pomidorów dodałam fasolkę, pomieszałam, pogotowałam kolejne kilka minut i danie gotowe. Podaję posypane siekaną zieleniną z bułeczką i można się częstować. Szybko, póki gorąco oczywiście podaję, więc ostatni rzut oka na to danie i życzę smacznego. Placki ziemniaczane z pulled porkiem w takim lekko ostrym sosie pomidorowym, przepruszone siekaną matką pietruszki i paprykiem. Tu placki ziemniaczane, tutaj pulled pork w sosie. Tu część placków, a podaję w ten sposób, że gorące wykładam na talerz, obkładam duszonym mięsem i przypuszczam zieleniną. Można do tego dodać gęsty jogurt naturalny lub kleks kwaśnej śmietany, u mnie tak. I to będzie wersja męska tego dania, a ja sobie zjem placki ziemniaczane po prostu z jogurtem i może odrobinką tartego cheddaru. Pachnie obłędnie. Szybko kończę smażyć i zaczynamy jeść. Smacznego! I szybkie śniadanie, bo resztkowe. Zostały mi placki ziemniaczane z dnia poprzedniego. Wrzuciłam je szybko na patelnię i podgrzałam. Następnie podałam grubo posmarowane pastą z fasoli. To jest rozgnieciona pasta z fasoli z odrobinką domowego majonezu, musztardy, sól, pieprz i to chyba wszystkie przyprawy. I tutaj gotowana kapusta. Można podgrzać u mnie na zimno, więc lekko ciepłe placki ziemniaczane z pastą z fasoli i duszoną, kiszoną kapustą. Kapusta kiszona też domowa, spokojnie może być kupna lub inne dowolne warzywo i szybkie, pożywne śniadanie gotowe. Niezbyt duże, bo nie jestem głodna, spokojnie tych placków można byłoby wziąć więcej, bo w tym zestawieniu z rozgniecioną fasolką, z taką pastą z fasoli smakują po prostu przewybornie i świetnie zastępują pieczywo. Smacznego! I obiad. Pieróg z kruchego ciasta, takiego maślanego, banalnie prostego do przygotowania i ten pieróg jest u mnie nafaszerowany kapustą. Kapusta może być dowolna, z kiełbasą, z mięsem, z soczewicą, czyli w wersji mięsnej bądź bezmięsnej. Zamiast kapusty można zastosować też dowolny inny farsz, jaki pasuje Wam do tego typu ciast. U mnie dzisiaj właśnie kapusta, do tego prosta sałatka zielenina, olej lniany, tylko sól i pieprz, bo nie chciałam mieszać smaków sałatki z dobrze doprawioną kapustą w środku, a sam pieróg jest bardzo prosty do zrobienia na patelni i kiedy już się zrobi, można go podgrzać w piekarniku w 150 stopniach Celsjusza, żeby w równym czasie go podać i żeby był w równym czasie gotowy do podania. Obiad prezentuje się tak, podaję póki gorący i życzę smacznego. Gofry z kaszy gryczanej z jogurtem, w zasadzie tylko dwa składniki, kasza gryczana i jogurt, do tego odrobinka soli dla smaku i chyba dodałam też jeszcze troszkę syropu klonowego, bo podałam te gofry w wersji na słodko. Tu czekają kolejne. Tutaj z rozgniecionym bananem i kiwi przypruszone czarnym sezamem, ale te gofry wcale nie są słodkie, mimo że lekko złamałam je syropem klonowym. Będą smakowały także w wersji wytrawnej, więc z wszelkiego rodzaju pastami kanapkowymi, czy z wędliną i serem, czy z jakąś pastą warzywną też doskonale się odnajdą, a także jako dodatek do zup czy sałatek. Taki dość oryginalny dodatek. No dobra, moje goferki żegnają się z Wami. Ja je szybko podaję i życzę smacznego.